Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym magu, tak jak obiecałem w poprzednim odcinku, Weekend Epicki, który w całości sobie nagramy. Będę się tu przebierał, będę tu klikał lochy i generalnie no mam nadzieję, że będzie się wiele działo. Nie chcę, żeby ten odcinek trwał, nie wiem, z godzinę czy coś takiego, więc wiele rzeczy pewnie będę robił tak w miarę na szybko, żeby to jakoś w miarę sensownie streścić, no ale mimo wszystko i tak pewnie ten odcinek troszeczkę potrwa, więc na wstępie zapraszam Was do zostawienia kciuka w górę pod poprzednim odcinkiem. Zapomniałem totalnie Wam o tym powiedzieć, a mówiliśmy o ciekawych rzeczach, m.in. o nowym evencie, który zaczyna się już od poniedziałku. No i tak jak mówię, pod tym odcinkiem pamiętajcie, kciuk w górę, subskrypcja z dzwoneczkiem, jeżeli jeszcze tego nie robicie i możecie zostawić jakiś komentarz, jak tam Wam idzie na W50, jaki macie level, o ile gracie w ogóle i czy przebieraliście się na tym weekendzie epickim i tak dalej, także chętnie sobie poczytam. No i co, myślę, że my chyba możemy zaczynać. Wszystko mi się tu nagrywa, wszystko działa, dźwięki z gry również są, więc myślę, że możemy startować powolutku. Na wstępie tak, mam tutaj znaszykowaną, tak naprawdę ulepszoną jakość przedmiotu. Nie mam za dużo golda, zaledwie 30 milionów, bo totalnie zapomniałem o tym, że teraz już wypadnie ten weekend epicki w piątek. Dlatego też ten gold to jest jedyne co mi się uzbierało wczoraj, zawki, zwarty i tak dalej. No ale mimo wszystko wydaje mi się, że wystarczy, nie? 30 milionów to jest jednak sporo, jakby co to klikniemy jakieś tornado, jakąś wieżę i coś tam tego golda jeszcze wpadnie. No i tak jak mówię, mamy ulepszoną jakość przedmiotu, ale zanim przejdziemy do przebierania się, to jeszcze będę chciał załatwić tutaj pupile. Tak jak mówiłem ostatnio, pierwsze przejścia już powolutku będziemy sobie robić, więc tego trenera możemy skipnąć. I co my tu teraz mamy? Aha, dopiero 2 miliony na kolejne serce nam jest potrzebne tych dusz, więc myślę, że co my tu możemy podciągnąć? Wrota pod ziemi mamy na 11, no to w sumie tą komnatę tortur sobie puścimy. No i okej, lecimy dalej. Przeloguję się tutaj jeszcze dla pewności. No i pierwsze co, no to mamy tą dzynkę już na poziomie setnym. Pierwszy pupil, którego wbiliśmy na setny poziom, drugi to jest chomp, no i tą dzinką myślę, że klikniemy sobie tego okołała bez większych problemów. Mamy tam na niego około 3% szans, więc no na pupile to jest dużo, nie? 3% to tam, no dokładnie o tym mówię, to nie powinno w ogóle nam zająć bardzo dużo czasu, ani też nie powinno dużo grzybów na to pójść, no i to oko zostało pokonane, tu Wam pozapisuję, zaraz to sobie obejrzymy. No a dlaczego to klikam? No bo oczywiście oko można złapać w piątek za dnia, więc po prostu po odcinku, jak mi się tam warto za 2 godzinki skończyć, to sobie to oko złapę i będziemy mieli, no tak naprawdę chyba jedno z najlepszych przejść, jeżeli chodzi o światło. Mroku jeszcze nie robiłem, ziemi tak samo, mogłem to robić wczoraj, już w zasadzie miałem poziomy odpowiednie, żeby starać się to wszystko przeklikać i złapać, ale szczerze jakoś mi się nie śpieszyło. Podkarmię sobie jeszcze te pupile, złapę to za tydzień, jakby nic straconego. Przestałem już tryhardować z tymi pupilami, bardzo żałuję swoją drogą, że tutaj poszedłem w tego chompa i w tego smokiego będziemy szli. W sensie to, że w chompa poszedłem to dobrze, ale mogłem sobie iść w koguta i z tego koguta dopiero na jakiegoś smokiego albo pirodliszkę, wyszłoby mi to o wiele taniej, no a wiadomo, ogień to jest szczęście, no i też te pupile wiadomo jak wyglądają, przewagę możesz sobie robić przez pierwszy tam powiedzmy 2 miesiące, 2,5, a później jak już każdy dokarmi tego ostatniego pupila przedostatniego na 200 poziom, no to już zaczyna się straszne RNG, możesz mieć 200 jedzonek więcej i tak przegrywasz i tak naprawdę im dalej w las powiedzmy, tym ta przewaga się zaciera, nie? Tym bardziej, tym jest większa szansa, że po prostu przegracie z kimś, kto ma nawet 1000 jedzonek mniej na tam późniejszym etapie gry, więc no żałuję, że w tego chompa poszedłem, no ale jak się powiedział A, no to trzeba powiedzieć też B. No i po prostu dzisiaj sobie jeszcze tym chompem przeklikam, to raczej też nie powinno być dużych problemów, dokładnie tego to nawet nie będziemy oglądać, bo to nie jest nic wow. Dzisiaj sobie jeszcze złapiemy tego Infernixa, jutro sobie będę musiał złapać Skarabarę, no i jutro będę próbował prawdopodobnie tego smokiego klikać, jak już złapiemy te dwa pupilki, więc tak to wygląda. No w wodzie to wiadomo, siedmiornica póki co, może nawet byśmy już jutro złapali, bo jutro jest sobota, to tego Koniksa może by się udało. Aha, i dzisiaj jeszcze muszę tego Żarłacza złapać, czyli dzisiaj łącznie mam 3 pupile do złapania, za tydzień sobie zrobimy te przejścia, no i wydaje mi się, że będzie gituwa. Dobra, zobaczmy jak tutaj z tym okiem, jak to tu wyglądało. No tu w zasadzie z tego co pamiętam, to dzinka musi po prostu dać 3 krytyki, o ile spełniamy te wymagania, czyli 11 trener plus tyle pupile mamy w tym momencie. Jeżeli mamy jednego mniej, bo tam bodajże w zimę chyba nie jesteśmy w stanie złapać, dokładnie, w wiosnę możemy, w jesień możemy, w lato możemy, natomiast zimą, jeżeli nam wypada serwer i to przejście, no to wtedy musimy mieć trenera bodajże 12, jak nam brakuje tego jednego pupila, żeby właśnie to przejście zrobić. No i wiadomo, z oka nie przejdziemy, nie przejdziemy tutaj w jednoruga, tylko musimy w Heraldona, ale Heraldon to jest
chyba mag, o ile się nie mylę, teraz nie pamiętam, ale bodajże mag, więc jest jak najbardziej gidny jakiś tam zwiadowców. Dobra, to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o te pupilki. Myślałem, że troszkę dłużej nam zajdzie, no ale wyszło w miarę git. No i co, zakładamy tą ulepszoną jakość przedmiotu i powoli się przebieramy. Liczę, że tutaj w miarę szybko nam to pójdzie. Jaki jest plan? No standardowo przebrać siebie, to w ogóle bez dwóch zdań. No i ewentualnie znaleźć jakieś bronie nowe dla pachołków. Z tym, że na przykład tutaj, jeżeli chodzi o Kunegundę, to wczoraj pokonaliśmy sobie jedną wieżę i ta wieża dała nam właśnie taki łuk. Jak widzicie, fajne średnie, fajny rozrzut, więc no akurat jeżeli chodzi o Kunegundę, to ma tutaj nową broń. Runki też im ostatnio podmieniłem, że mają w miarę świeże. Jak widzicie, 18, 18. No i tutaj Kunegunda 19. My mamy sami również 19, więc jakoś to wygląda. Dobra, rolujemy i szukamy. Mam nadzieję, że w miarę nam to wyjdzie. No tutaj buciki na wszystkie cechy, więc nas bardzo nie interesują. No wiadomo, najbardziej liczymy na jakąś broń fajną. No i mamy tutaj, zobaczcie, ile nam w ogóle ten kapelusz daje, 361 pancerza, o, to bardzo malutko. Dobra, no to jak najbardziej to już sobie możemy wziąć. Aha, jeszcze jedna ciekawa sprawa, sorki, że tak zerkam na kamerkę, ale jak człowiek nie nagrywa, tylko tak rzadziej, to strasznie się odzwyczaja od tego. Ja tu patrzę, żeby wszystko było git. Ciekawa też sprawa, wczoraj poleciał nam duży czarny gemik, więc fajnie, że akurat przed tutaj tym weekendem epickim nam jeszcze taka perełka, można powiedzieć, poleciała. Wrzuciłem od razu w broń, coś tam próbowałem lochów poklikać, ale stwierdziłem, że w sumie nie ma sensu, skoro i tak się dzisiaj będę przebierał, więc tak to po prostu wygląda. Dobra, także okej, lecimy dalej. Hełmik już mamy, oj, mamy rózgę. No i ta rózga jest fajna, z tym, że jest no strasznie słaby rozrzut, no ale daje nam 50 średnich, nie? Także oczywiście ją kupimy. Natomiast najprawdopodobniej, o właśnie, damy ją Magusiowi. Chyba nawet bez, w ogóle nie ma co się zastanawiać, tylko po prostu tutaj sobie zamienimy runki, bo runkę akurat miała dość słabą. No i damy, no bo zobaczcie, 260 średnich, no to jest bardzo, bardzo dużo. No a my jednak mimo wszystko będziemy szukać jakichś lepszych średnich. Szukamy dalej, czyli tak, póki co mamy hełmik. Ja tu mam trochę syf w ekwipunku, ale możemy to zrobić na razie tak. No i lecimy dalej, no te itemki, które mam jako ulepszoną jakość, no to na razie ich nie założę po prostu. Natomiast jak mi się coś innego trafi, to od razu będę z bomby podmieniał. Od razu też trochę lepiej poulepszam. Wiadomo, jak to tu wygląda. No coś długo nam nie leci niestety żaden epicki itemek. I są rękawiczki, zobaczcie, plus 65, premia PD 3%. Właśnie, z tego co wiem, to już mogę punkty życia 5% znaleźć, więc w sumie by było spoko, żeby już tylko 3 itemki mnie ograniczały do tych punktów życia, no ale póki co, no to szukamy dalej. Aha, jeszcze jedna ciekawa rzecz, też wam o tym zapomniałem powiedzieć. Dzisiaj rano jak wstałem, to miałem kupca z ozłoceniem na siedzisko, więc przedostatnia ulepa została zdobyta, teraz tylko przyspieszenie na potwory, no i wreszcie będziemy mogli tutaj w te platynki sobie iść. Także no, troszeczkę to trwa, nie oszukujmy się, ale jak widzicie, odkąd przestałem wstawać rano, to gra, można powiedzieć, że oddaje. Także to jest jak najbardziej git. Dobra, kupujemy tą klatę możemy od razu podmienić. Runki na razie nie zamieniam, bo to, no to jest 2%, to nawet nie ma totalnie sensu. To sobie zrobimy cyk. Aha, i wiecie co? Ja już dzisiaj wrzucę coś do kibla od razu, bo dzisiaj jeszcze nic nie wrzucałem, a skoro i tak tutaj odzyskuję klejnot, to jak najbardziej mogę sobie najpierw to wrzucić do kibla. Tu zrobimy od razu misję dnia. No i dobra, i na razie łączna odporność 8. W sumie git, nie? W sumie ta łączna odporność teraz się przyda. Dobrze by było w ogóle tak zrobić, żeby mieć 3 itemki na 5% PZ i całą resztę mieć na tutaj łączną odporność. O, i zobaczcie, mamy to, mamy rózgę, której będziemy na 100% używać. Piękny rozrzut, tak samo 50 średnich, no po prostu szał. Dobra, od razu to zakładamy, podmienimy sobie. No jak widzicie, te procenty, jeżeli chodzi o runkę, nie lecą jakieś bardzo duże. Tu jest mimo wszystko tak około właśnie 19%, to jest taki max. Z tego co patrzyłem, to chyba mogę 20 znaleźć, ale no wiecie jak to jest. Dobra, to zamieniamy, od razu klejnocik sobie odzyskujemy, to jak najbardziej. No i dobra, i w zasadzie jest git, jeżeli o to chodzi. Także już broń mamy, czyli to co najważniejsze. Mamy również rękawiczki. A, to już zamieniłem, nie zamieniłem. Ale mamy to, czyli tak, mamy już klatę. Mamy rękawiczki. Mamy tutaj hełmik. Czyli czego nam jeszcze brakuje? Brakuje nam jeszcze butów i paska. I to w zasadzie by było na tyle, nie? Także super, jeszcze by wypadało podmienić tutaj. Aha, hełmik mamy. Dobra, to olewam. Jeszcze by wypadało podmienić tutaj, tak szczerze mówiąc, tutaj wojownikowi broń, bo on ma chyba, no powiedzmy, że sprzed kilku leveli, ale to jeżeli się nie trafi jakaś inna, no to trudno. Wiecie co, ja to w sumie posprzedaję, bo sobie od razu będę kupował te itemki, żeby tutaj już powoli robić sobie zapasik do kibla, bo teraz nie wiadomo, kiedy kolejny weekend epicki nam wyleci, w sensie wyleci, wypadnie po prostu w kalendarzu. Dobra, te dwie rzeczy na razie zostają, to na wszystkie cechy to nie kupuję, ale jak mi będzie coś leciało na trzy cechy, o, na przykład taka
taki hełmik, to od razu to wezmę, no bo później nie będę musiał szukać, wiadomo jak to jest. Dobra, tu mamy coś znowu na wszystkie cechy, no nic nam na perzed nie leci. O, i zobaczcie, mamy rózgę, która nam daje 20%, więc w sumie to sobie ją zamienimy z tą. To taka trochę marnotrawstwo grzybów, ale okej. I szczerze mówiąc, możemy ją wrzucić do toalety, licząc, że dokładnie wypadnie nam coś dla wojownika. 89 średnich, zobaczcie, minus 4. Mimo że to jest na wszystkie cechy, to jak najbardziej się opłaca, więc od razu to podmieniamy. Runka też jest git. No i okej, komplet broni, jeżeli chodzi o naszych pachołków, już mamy, więc no jak najbardziej można powiedzieć, że spoko nam to wyszło. I teraz o, zobaczcie, mamy kolejną broń. I tą broń sobie damy na pachołka, w sensie na stojak, bo tutaj na stojaku mamy akurat wolne miejsce, ona tam się przyda później do kibla, więc jest też git. No i szukamy dalej, mamy 15 milionów, kolejna czapeczka. Już. Kolejne rękawice. No zobaczcie, no nie chcą nam polecieć buty i nie chce nam polecieć pasek póki co. No ale szukamy dalej. I co my tu w ogóle mamy za runy? Premia do PD 3%. No to ta akurat premia do złota 17. To akurat nas jakoś bardzo, bardzo nie jara. Tu mamy jakąś klatę, ale to starą. Zobaczcie, kolejna broń. Dobra, no bierzemy te bronie. One się na pewno przydadzą. No i mamy znowu czapkę. Tylko że już tu za bardzo nie mamy miejsca. Chociaż wiecie co? Ile mi w ogóle dają te itemki? To są stare, 350, no to nie, no ten pasek by wypadało podmienić, no i tak musimy szukać butów, także dobra, na razie to będziemy w taki sposób, jaki robimy. Miejsca nie mamy, więc póki co już nie będę tych epików kupował. Są buty. Buty, punkty życia 4%, więc nas bardzo nie interesują. Mamy klatę, łączna odporność 7 plus 1 też nas nie interesuje. No bo jeżeli chodzi o runkę, kolejna broń, kurde, nasz. No szkoda tak naprawdę tej broni nie brać. Ja mam już tylko 7 milionów golda. Dobra, na razie to odpuścimy tą broń. No to i tak już pójdzie tylko i wyłącznie do kibla, że my tu nie mamy miejsca. Póki co to jest właśnie ten czynnik, który też troszeczkę przeszkadza, że niestety ten klaser mamy na dość niskim... Klaser mówię, skarbiec. Mamy na dość niskim poziomie, no ale tutaj cały czas budujemy twierdzę. Za tydzień będzie właśnie event twierdzy i ja już wtedy będę chciał tutaj 15 salkę mieć, żeby jakoś pomóc gildii, bo może niektórzy będą chcieli dropić sobie na przykład same czarne gemy, no a wiadomo, że w event twierdzy dropią same duże, więc dobrze by było troszkę tych salek już mieć, żeby to ewentualnie poszukać sobie właśnie tych gemików. No i dobra, no i szukamy, no to jest właśnie najgorszy etap, tak szczerze, bo w tym momencie, no to my już tak naprawdę, no szukamy tylko dwóch itemków, nie? Więc to może wcale nie być takie proste, tylko mi się tak, no nie, no paska i butów, wszystko jest jakby dobrze powiedziane, że tych dwóch nam tylko brakuje. No i kolejna klata, zobaczcie, bardzo dużo nam tu leci klat, bardzo dużo czapek i wszystkiego, a chyba butów, ani rękawic, ani razu. Tu kolejna broń, znowu jakaś w miarę fajna, no ale ją skipujemy, bo nie mamy miejsca mimo wszystko. No i dobra, są buty, super, również na ulepszoną jakość przedmiotu. W sensie inaczej, tu mamy na ulepszoną jakość przedmiotu, więc niestety ich nie podmienimy, ale mimo wszystko to co my tu musimy? To mamy rękawiczki powinniśmy podmienić, nie wiem czemu ja tego nie robię. Tu mamy, no te są o wiele lepsze, to zdecydowanie, więc od razu sobie podmienimy również. Punkty życia znowu jedynie 2%, więc totalnie nie ma co. Tutaj sobie odzyskamy klej, no cyk, żeby nam się od razu zrobiło miejsce. Buciki mamy, hełmik mamy. I co więcej, i tutaj jeszcze paska nam brakuje, tak? Dobra, no to szukamy tego paska, no to jest ostatnia rzecz, której nam potrzeba. I lecimy oczywiście do gabinetu magii, no bo w gabinecie magii również potrzebujemy trzech rzeczy wręcz. W sumie to nawet wiecie co, teraz sobie przejdę do tego gabinetu magii, mam nadzieję, że mi to jakoś w miarę szybko pójdzie. No i dokładnie, mamy o, na punkty życia 4%, jak najbardziej to weźmiemy. Od razu sobie zrobimy miejsce na właśnie klej, no to odzyskamy, cyk. No i jeszcze nam zostają dwie rzeczy, no gabinet magii raczej długo nam nie powinno zejść, żeby tutaj z tego gabinetu. Dokładnie, kolejna rzecz. Aha, my już nie mamy golda, zobaczcie, bardzo malutko nam tego golda zostało. Odporność na błyskawice 3%. To sobie odzyskujemy i robimy cyk. No i zostaje nam jeszcze wisiorek i ten pasek. Tylko że właśnie, tak jak mówiłem, z tym goldem jest troszeczkę problem, przez to, że kupowałem te epiki do kibla. No ale poczekaj, o, i jest wisiorek, zobaczcie, 1 800 000. No i dobra, co my teraz powinniśmy zrobić? No tak szczerze mówiąc, to tak, powinniśmy na pewno odzyskać ten klejnot. Tu sobie zrobimy cyk, wrzucimy go. No to jest na HP, no ale póki co trzymamy. Tutaj sobie, aha, paska nie mamy. No i tutaj na pewno jeszcze wrzucimy sobie. Tylko poczekajcie, która czapka nas interesuje? 350, 349, 348. No ta nam daje jako jedyna pancerz na plus. No to tą sobie weźmiemy. Dodaj miejsce na klejnot. Ja tu się nie chcę się pomylić nic, więc tak troszeczkę można powiedzieć nie ogarniam. Ale okej, teraz nam zostaje tak. Tu jest ulepszona jakość. Na pasku mamy ulepszoną
jakość i na butach mamy ulepszoną jakość, a to są itemki do ewentualnego kibelka, więc no póki co jest git. No i dobra, i w tym momencie jesteśmy w następujący sposób ubrani. Czy my jesteśmy w stanie kliknąć? Na razie portalu nie będę, bo wiadomo, te itemki nie są tam ulepszone ani nic, tylko że właśnie ja bym chciał tutaj poklikać troszeczkę ewentualnie to tornado albo coś. No dobiliśmy level, niestety nie o to nam chodzi. Chodzi mi bardziej o to, żeby jakiegoś golda tutaj sobie nafarmić dokładnie. No te itemki wiadomo, lepiej by było trzymać do wiedźmy, jakby nie patrzeć, no ale tutaj goldzik nam jest potrzebny i okej. I teraz możemy z powrotem założyć cyk, 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 no i sobie od razu kupujemy to. No te punkty życia na pewno tam potracimy, ale ja będę szukał troszeczkę lepszych itemków, więc mimo wszystko na razie odrobimy po prostu odzysk, no tu dajemy cyk. No i dobra, tak jak mówiłem, gabinet magii już mamy z głowy, no i teraz ostatnia rzecz to jest pasek, który właśnie znaleźliśmy, okej. No fajnie, fajnie nam poszło to przebieranie, mówiąc szczerze. Jestem dość mocno zadowolony, tylko teraz tak. Czyli tak, to nam jeszcze pójdzie do kibelka, wiadomo. No a reszta itemków nam nie jest już potrzebna, więc w sumie możemy... W sumie to my mamy 15 rozmontowań, bo dzisiaj jest event. To możemy nawet rozmontowania dać tak. Tu jakieś inne itemki. Tutaj sobie zrobimy w ten sposób. No ile mamy punktów życia? Zaledwie 4%, czyli my się wyzbyliśmy wszystkich punktów życia. Czyli teraz po prostu, no tu już nawet nie będę polował na te 5%, bo szkoda czasu. Tylko tu mamy łączną odporność, tu mamy premię do PD, to sobie od razu zamienimy, cyk. No to po prostu sobie zrobimy 4 itemki, najwyżej po 4 i też będzie chyba ok. Także tu jeszcze na szybko poszukam. Tu jest łączna odporność, tutaj jakieś tam bronie inne. Fajnie, że nam się ta broń w ogóle 20% trafiła, bo tak jak mówię, to jest max, jaki mogę przy moim stanie run obecnym wyciągnąć. No i tak jak mówię, no to jest trochę głupota, że ja po fakcie już szukam tych punktów życia, ale strasznie liczyłem, że te itemki będą leciały, te epiki, w sensie właśnie z 5%. A tutaj mimo wszystko zobaczcie, że ani razu w ogóle się rzadko trafiały na punkty życia, a co dopiero, żeby jeszcze był max, jaki mogę osiągnąć na ten moment. A co my tu mamy w gabinecie? Potkę mogę kupić, chociaż ja jeszcze, wiecie co, ja jeszcze sobie chyba w niedzielę tutaj poszukam jakichś epików, żeby mieć w miarę na zapas. No i przy okazji dzięki temu też jakieś tam potki podrobię, bo na razie szkoda tego golda. Tutaj mamy 14%, tu mamy znowu na inteligencję. No dobra, nie powinienem kupować, bo znowu mi braknie. A mimo wszystko wiadomo, że chcemy te itemki sobie znaleźć. O, i mamy, zobaczcie, 5% punktów życia, więc to jest jak najbardziej git. Tu mamy znowu, strasznie dużo nam poleciało do PD, nie? Tutaj premii, ale okej, tu mamy cyk, to możemy sobie rozmontować, powiedzmy. No i brakuje nam jeszcze dosłownie jednej runki, żeby już mieć komplet, jeżeli chodzi o te punkty życia, więc sobie robimy cyk, no i mamy znowu 5%, zobaczcie. I teraz nam brakuje troszeczkę golda, więc powiedzmy, że znowu, o, patrzcie, poleciał nam znowu itemek epicki. No bardzo dużo tych broni nam leci, zobaczcie, kurde, nie wiem o co chodzi. Czyli tak, tego nie będziemy sprzedać, bo to wiadomo pójdzie do, ale to pada ładnie, pójdzie tam do kibelka i potem do rozmontowania. No ale bierzemy te rękawice, no i nie mamy tu żadnej piąteczki, nie mamy, ale jak się trafi w międzyczasie, to sobie podmienimy. Czyli podmieniamy buty, które po raz kolejny mają premię do PD, cyk. No i gili, mamy już 15% bonusu z run, tutaj sobie to dajemy, powiedzmy, do kociołka, niech będzie wszystko jedno. No, możemy od razu zaczarować, ten czar za wiele nie robi, ale skoro mamy nowe itemki, to niech będzie. No i dobra, i po ile my chcemy ulepszyć te itemy? Na razie ulepszę razy 4. Nie wiem, czy będę mógł więcej, bo nie wiem, jak my stoimy z tymi surowcami. Na razie jest, no, słabo, nie? Te surki na pewno sobie tam w późniejszej fazie będziemy odzyskiwać, powiedzmy, korzystając właśnie z eventu kowala. Zresztą wiecie, jak ja to robię, wiecie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o moje postacie, że tam po prostu jak jest event kowala, to rozmontowujemy przez 3 dni 45 epików łącznie, wszystkie tam zmieniamy wygląd na najlepszy, który nam daje najwięcej i kryształu, i metalu, więc jakby no potem to się, powiedzmy, odrobi. Na razie nie ma na to za bardzo czasu. No i dobra, wszystko jest ulepszone razy 4 i na razy 5 mi nie starczy, więc mógłbym ewentualnie 3 itemki razy 5 ulepszyć, ale chyba nie ma to sensu, chyba póki co jest git. Tu jeżeli chodzi o pachołków, no to również mają nowe bronie, mają fajne runki. No i co? Myślę, że możemy zaczynać. Zacznijmy sobie może od portalu do piekieł. Myślę, że on dokładnie, ledwo, bo ledwo, ale padł, więc od razu go zapiszemy. Ktoś mi pod poprzednim odcinkiem pisał, żeby
To wam pokazałem, albo na razie niech będzie. Ktoś mi pod poprzednim odcinkiem pisał, żeby oglądać w całości te walki Portalu do Piekieł, więc dobra, no dzisiejszy sobie obejrzymy, niech będzie. Ja też nie chcę tego przedłużać za bardzo, ale okej, zacznijmy sobie może od wieży, no i zobaczcie, wieża, oj, punkty życia 5%, czyli sobie powiedzmy zamienimy, nawet w tym hełmie już będziemy mieli to z głowy, potem będę mógł kombinować z jakąś łączną odpornością i to od razu dajemy do rozmontowania. To jest fajne, że jest właśnie ten event, dlatego że no mamy miejsce, nie? Jak tam będziemy robić strefę mroku i tak dalej, to te epiki nie będą musiały być wyrzucane, tylko po prostu sobie od razu pociśniemy do kowala i zawsze tam mam jakieś surki dodatkowe. No i dobra, i mamy teraz wieżę poziom 84. No i zobaczcie, czy my tej wieży nie jesteśmy w stanie zrobić. No ta wieża pod koniec jest dość ciężka do ubicia, nie oszukujmy się, że jednak tutaj może to może nam troszeczkę zająć, nie? Tutaj przeważnie nawet berki robią w okolicach tą wieżę 320 poziomu, 315, więc tym magiem też się troszeczkę będziemy męczyć. No ale myślałem, że tutaj tak, po takim przebraniu, no wiadomo, tam nam padła jedna praktycznie z bomby, no a tutaj ten ogr o dziwo nie chce paść, chociaż co chwilę mu zostają bliskie próby, to wiecie co, my tutaj sobie jeszcze wrócimy, na razie nie będę tego tam jakoś bardzo roztrząsał, powiedzmy, mamy Smoluma, no i czy ten Smolum nam padnie? Nie wiem, nie jestem przekonany, też go tutaj możemy troszeczkę popróbować, zobaczymy jak to pójdzie. No broń nam wypadła miodna, 20% runka, no i dokładniej, Smolum został pokonany, więc tak jak sami widzicie teraz od razu, którą mamy minutę, 20 minut się przebieraliśmy niecałe, to zostawimy, albo wiecie co, to sprzedamy, bo to w sumie jest dość tanie. Ja tu mam wszystko zrobione, nie, bo tak dziwnie, 15%, wszystko poprzebierane, po 350, tutaj broń 700, no wszystko jest jak najbardziej ok. 9% pancerza, co ciekawe, nie wiem czemu, nie 10, no ale mniejsza z tym. Dobra, mamy teraz znowu pająki, to jest zwiadowca. No i spójrzmy, czy jego jesteśmy w stanie ubić, ale no powiedzmy te 20 grzybów do, nie, no 30, do 2650 i lecimy dalej, bo raczej mija się z celem póki co tryhardowanie w tych lochach, no bo wszyscy widzimy, ile one dają expa, czyli tyle praktycznie co nic. Są inne lochy jak najbardziej do tryhardowania, śpiewające syreny, czy one nam już padną, czy jeszcze nie, to jest mag, dokładnie, no i może by padły, ale też powiedzmy, no dobra, 50 grzybów miałem mówić, ale padły, więc od razu tu zapiszemy. No i kolejny to jest cyklop i jego już chyba po raz kolejny nie pokonamy. Wiadomo, że tutaj główne źródło expa to są te dwa lożki, ale póki co jeszcze chcę zobaczyć tą strefę światła, ile my tu jesteśmy w stanie zrobić, no bo wiadomo, po takim przebraniu to na pewno troszeczkę nam tego wszystkiego padnie. Dobra, no i tutaj kapelusz dokładnie, również pokonany, znowu runka 5%. Tak jak nie było, jak była potrzebna, to nie było jej, a teraz zobaczcie, że nam dość często wypada. Ale to też chyba leci po prostu do sprzedaży, bo nie ma co trzymać. No i teraz mamy kwacha Argusa. Ten kwacha Argus wygląda, jakby miał paść. Zobaczcie, to jest właśnie dowód na to, bo wiele osób mnie pyta, że jak to wygląda, czy jeżeli by robili lochy na większym levelu, to czy te itemki by dropiły na ich aktualny level. No nie, bo jak widzicie, tutaj kwacha Argus nam wydropił broń, która nam daje minus 103 średnie. A on, jak widzieliście, nie pamiętam, który on tam miał level, nie zapisałem go, który on ma, 257, no właśnie. Więc broń nam poleciała po prostu na taki, taka jakby, jaka by nam poleciała na naszym 255 levelu około, więc no nie opłaca się tych lochów zostawiać, no bo sami widzicie, jak to wygląda. No i dobra, i teraz mamy Puszusia. Puszuś wydaje się, że też padnie, dokładnie, zobaczcie, tyle lochów zrobiliśmy i nawet nam to nie dało levela, no ale co zrobić, tego Puszusia też zapiszemy, no i chyba tutaj, a nie, okej, miałem mówić, że tutaj chyba blog, ale jeszcze nie i znowu nam poleciał itemek epicki, więc to jest super, no i to możemy sobie zapisać, więc dobra, lecimy dalej, mamy teraz fałszywiusza Locharda, no i czy tego Locharda jesteśmy w stanie kliknąć, to jest mag, no i wygląda na to, że już nie, wygląda na to, że to już jest blok, ale ej, zrobiliśmy czterech przeciwników tej uświęconej tradycją szkole magii. To jest bardzo dużo. Lecimy teraz tu. Mamy Walkirię. Walkirii chyba nie pokonamy. To jest raczej blok na dłużej. Zwłaszcza, że w ostatnim odcinku pokonaliśmy tego pierwszego. I dobra, i lecimy teraz tu. Ruda ślamazarnica to jest mag. No i czy ta ruda ślamazarnica nam padnie? Powinna. Wydaje mi się, że powinny być na to szanse. No ale jak to wyjdzie w praktyce, no to jeszcze się okaże. Dokładnie, padła nam, no ale nawet nam jednego levela nie dała, chociaż prawie cały, więc to jest jak najbardziej git. No i teraz mamy kolejnego, to jest Królowa Matka, to jest zwiadowca, no i kolejny blok, nie? O, chociaż tam 6,5 miliona jej zostało, zobaczcie. No ale nie, to jest raczej blok, raczej jej już tutaj nie klikniemy. No i teraz mamy Włodzimierza Młotowładnego. Włodzimierz, wydaje mi się, że on będzie do zrobienia, przynajmniej powinien. No fajnego boosta dostaliśmy, jeżeli chodzi o EQ, jeżeli chodzi o statystyki i o to wszystko, o broń przede wszystkim.
No i nawet wydaje mi się, że ten Włodek właśnie byłby do zrobienia. Więc możemy na niego wydać tak około 100 grzybków, bo on na pewno da nam dość fajną ilość ekspa, wiadomo jak to 13 piętro. A jeżeli by się nie udało, to polecimy do tej strefy mroku, no i jeszcze do niego tak samo jak i do wieży wrócimy. Bo tak jak mówię, no on raczej by był do zrobienia, ale wiecie, ja jestem taki, że ja wolę to wszystko robić po kolei, czyli jak tutaj strefę światła praktycznie całą skończymy, wyciśniemy z niej ostatnie soki powiedzmy, no to wtedy dopiero sobie polecimy do tam jakichś właśnie stref mroku, no bo to będzie padać praktycznie za darmo, zresztą sami się zaraz o tym przekonacie, no ale kurde, myślałem, że ten Włodek nam padnie, nie? Fajnie by było zobaczyć, jakie mamy procenty na niego szans, no ale w tym momencie nie będę tego robił, nie będę tego na odcinku sprawdzał, a powinienem, jakbym sobie klikał sam dla siebie, to bym to zrobił, bo czy jest w ogóle sens, nie? Jeżeli by tam było 0,50% i w górę, no to byśmy poklikali, a jeżeli mniej, no to chyba na razie byśmy się wstrzymali, ale dobra, na razie nie padł przez 100 grzybów, więc dobra, lecimy tutaj, no i mamy świątynię zimnej krwi, dokładnie, drugi grzybek padła, aha, i tu nam jakieś buty znowu poleciały, tu w ogóle jakiś pasek dla maga, zobaczmy ile on daje, plus 7, no to nie ma co podmieniać, zostawiamy jedno miejsce, no bo wiadomo, to wszystko będzie szło do kibla. Ten kibel jest dość ważny, bo powiem wam, że jak długo nie będzie weekendu epickiego, przez to, że mamy tyle miejsca, to może nawet nam zacząć brakować tych epików, ale wiadomo, tam w międzyczasie jakieś lochy rozwalimy, jakoś to tam padnie. Dobra, przybysz z kosmosu również pokonany, mamy na wszystkie cechy, więc dajemy tu, no i mamy maszynę do zabijania, która również dokładnie powinna być pokonana, więc dobra, udało się, jakieś rękawiczki, zobaczmy, plus 5, no to też nie ma co, zobaczcie, w miarę świeże mają te itemki, no i okej, dobrze, że w ostatnim odcinku poklikaliśmy sobie tą świątynię zimnej krwi, bo dzięki temu od razu klucz do piramidy szaleństwa miałem gotowy i dzięki temu tą piramidę możemy sobie już od razu z bomby klikać, ale zobaczmy jak tutaj, o, plus 128, dobra, no to podmieniamy, to w ogóle bez dwóch zdań, nie ma żadnej runki, więc tym bardziej odzyskujemy sobie klej, no cyk. No jeżeli chodzi o Magusia, to też z tymi klejnotami nie jest kolorowo, zobaczcie, że on ma bardzo dużo klejnotów na HP, no bo każdy dobry klejnot na inteligencję leci do mnie, nie? Więc jakby tutaj okradam tego Mariusza z klejnotów, no a jemu wrzucam jakieś na HP, żeby miał byle jakie, no ale póki co tak to wygląda, nie? Później myślę, że jakoś się bardziej tym Mariuszkiem zajmiemy. Dobra, tu mamy coś na wszystkie cechy, więc nie ma co podmieniać, lecimy dalej, no i tak jak mówię, no będzie to, wydaje mi się, padało dość fajnie i dość szybko, nie? Fajnie, dokładnie, tutaj jakieś rękawice, fajnie jakbyśmy wbili jeszcze jakiś, można powiedzieć, z 5 leveli, ale nie wiem czy nam się to uda. Punkty życia za punkty życia, to jak najbardziej możemy podmienić, zwłaszcza że rękawice dają 50 statystyk na plus, więc jest to bardzo dużo. No i okej, lecimy dalej, kogo my teraz mamy? Teraz mamy wielką stopę, tak jak mówię, no tutaj przebranie, no to jest dosłownie, no padają te lochy jak muchy, nie? Na tym etapie jednak przebranie daje nam bardzo dużo, tu mamy znowu plus 47, no i musimy zamienić runki, ale jak najbardziej to zrobimy, więc dobra, tutaj cyk, tutaj robimy odzysk klejnotu, pyk, no i mamy na inteligencję, więc dajemy tu. Ile jeszcze mamy slotów? 7, więc sporo dość. No i teraz mamy zjawę, zjawa to jest, tak jak mówiłem, aha, tu jest pasek na łączną odporność, zobaczmy jak to tu wygląda, plus 14, to chyba nie ma co, ale za to możemy łączną odporność dać sobie na przykład tutaj, nie? Na przykład na te punkty życia 4, dlaczego by nie, ta łączna odporność zawsze tam się przyda, no i to możemy dać do rozmontowania, zawsze to w PvP pomaga, nie? Mimo, że tam na razie nie jest to dużo, te 8%, no ale wiadomo, że jak się tam uzbiera, to będzie z 20, no i te runki, można powiedzieć, przeciwników PvP jakoś tam będą, można powiedzieć, niwelowane, nie? Te ich obrażenia po prostu z run. Dobra, teraz mamy Don Capisciego. Don Capisci to jest tutaj wojownik, o dziwo, zawsze myślę, że to jest zwiadowca, no i dobra, 282 level, jakiś pasek na wszystkie cechy, więc możemy jak najbardziej tutaj sobie go po prostu rozmontować. Lecimy dalej, szkaradny demon, to jest znowu zwiadowca dla odmiany, tak jak wspominałem w poprzednim odcinku, najprawdopodobniej 10 przeciwnika w tej piramidzie szaleństwa sobie odpuszczę, szkoda, będzie to na pewno dość duża szkoda, dlatego że wszyscy wiemy jak, no to da nam tam spore expa, nie? Zresztą widzicie, że teraz pokonanie dwóch tego typu lochów to już jest praktycznie cały level, więc szkoda, no ale tak jak mówię, to jest taki pomysł pod late game. Ja tutaj, jak widzicie, early nie tam jakieś bardzo grube z mojej strony.
więc to jest zagrywka typowo pod late game, zresztą ja już mam pewną taktykę na tego maga, jeżeli chodzi o mój late game właśnie na tym serwerze i myślę, że ona się opłaci, myślę, że będzie to worth powiedzmy, ale póki co nie chcę zdradzać, póki co, bo wiem, że zaraz tam niektórzy sobie odgapią i zaraz będą przypisywać to pod siebie, więc może po fakcie dopiero wam powiem o co dokładnie chodzi, na razie ja tutaj i tak już zdradziłem w sumie z tym lochem, a wiem, że w Polsce praktycznie nikt tak nie robi. Zaraz tutaj będą robić od razu. Tak samo zresztą jak było z taktyką, żeby dobić sobie 393 level i totalnie olać lochy, tylko po to, żeby właśnie później sobie żeby te lochy zrobić później i wycisnąć jak największą ilość tam tego expa i tak dalej, nie? Strasznie dużo osób zaczęło to robić, dlatego że nagrałem taki film, a wcześniej totalnie nikt nie wiedział, że coś takiego w ogóle można robić. Kto nie wie, to tam może sobie wpisać 393 poziom neutral czy coś takiego, ja tam w miarę tłumaczę o co chodzi właśnie z tym levelem. No ale tak jak mówię, ja tutaj mam troszeczkę inną taktykę, o której powiem myślę już po fakcie, bo wydaje mi się dość ciekawa i może tutaj zaważyć, można powiedzieć, tak jak na W40, no po prostu W40 na tym wojowniku również tam, no widzicie sami jak teraz wygląda ta ilość expa mojego tam, więc to naprawdę dużo mi dało to, że no tam też sobie pomyślałem nad jakimiś taktykami, ale okej, to tam wam mówiłem, tutaj też wam powiem jak już będzie po fakcie. Dobra, 9 na 10 piramida szaleństwa, to jest mag, powinien paść chyba szybko, tam z tym demonem się troszeczkę męczyliśmy, trochę się też zagadałem, no ale wydaje mi się, że ta Banshee za to padnie nam, tak jak mówię, dość w fajnym tempie i dość szybko, bo tak jak mówię, no to jest mag, nie? Więc raczej tutaj jakimś blokiem dużym nie powinien być, chociaż zobaczcie sami, że no tutaj na początku praktycznie tam 5 grzybów i wszystko padało, a teraz już zaczyna to być takie, można powiedzieć, no dość trudne, nie? Dość toporne, żeby tutaj jeszcze coś pocisnąć. No i okej, co my tu jeszcze mamy? Mamy na pewno tornado, tak jak mówiłem, to zostawiamy. Walczymy z samym sobą. Do twierdzy chyba szukać klucza nie będziemy, bo jak sami widzicie, dość już to idzie topornie, zresztą tak jak wspomniałem. Więc teraz nam jeszcze zostało tornado i ewentualnie ten wodek i może jeszcze coś w niedzielę tutaj sobie porobię, jeżeli chodzi o przebranie. I może jeszcze tutaj w niedzielę, chociaż teraz w sumie mnie czeka jeszcze skipowanie twierdzy i jakieś tam smoki i tak dalej, więc w sumie nie wiem, ale zobaczymy. O, zobaczcie, i ten ork bardzo szybko padł. No i mamy już dzisiaj wszystko rozmontowane, to co powinniśmy mieć. Co my tu teraz mamy? Teraz mamy, no, wojownika właśnie. To jest właśnie ten minus, że teraz z tą wieżą to będą sami wojownicy. Tu możemy sobie dać troszeczkę w statystyki, chociaż też nie za dużo, trochę tego golda zostawię. No i dobra, i lecimy dalej. Tak jak mówię, ta twierdza raczej nie będzie nam szybko padać, więc nie ma co skipować tutaj kopalni, żeby nam ten klucz poleciał, więc sobie ją odpuszczę. No i teraz nam zostało tylko i wyłącznie tornado, z tym, że mamy jedno miejsce, więc będzie to troszeczkę denerwujące, żeby tak wiecie, co chwilę tutaj wracać i to sprzedawać. No ale z tego tornada też myślę, że jesteśmy w stanie wycisnąć jakieś tam fajne levele, więc no po prostu będziemy tam tak robić, co zrobić, nie? 285 level fajnie by było wbić, tak mi się wydaje. No i myślę, że mamy na to sporą szansę, nie? Biorąc pod uwagę, że o, tu jakiś epik nam znowu wyleciał, plus 3. No właśnie, tu się pojawia problem, co ja bym mógł teraz sprzedać, albo cokolwiek, no rozmontować już nawet nie mam miejsca, więc jakby... No to, chyba to, bo to jest na wszystkie cechy, więc i tak nam się nie przyda, czy to na pachołkach, czy dla nas, więc sprzedamy, no i lecimy dalej. W ogóle mi tu trochę zaschło w gardle i już troszeczkę mam chrypkę, więc no jednak odzwyczajenie od nagrywania. 32 minuty dopiero, to wcale nie tak źle, nie? Nie ma takiej tragedii. Tak jak mówię, wbiłbym sobie tutaj najchętniej 285 level z tego tornada, poleciał, w sumie to chyba zrobimy, nawet to nie wygląda, żeby było jakieś ciężkie. Trochę dał jeszcze w statystyki, no i poszedł do tego Włodzimierza Młotowładnego, no bo strasznie mnie korci, żeby jeszcze jego kliknąć, może ewentualnie jakąś wieżę spróbować, no i to by było takie, można powiedzieć, taki odcinek na tip-top, nie? Gdzie faktycznie dużo zrobimy. Powiem wam, że jestem zadowolony. Miałem na starcie 4000 grzybów, wydałem trochę ponad 2. No a zobaczcie, progres jest zrobiony duży. Przebrałem się. Wiadomo, że jeszcze by wypadało przynajmniej broń zmienić, ale to tak jak mówię, jeszcze może to zrobimy. Chociaż zobaczymy, ile mi pójdzie na tego smokiego. Ale generalnie jestem zadowolony. Jakoś mi się wydaje, że w miarę mądrze nam poszło to klikanie. No i okej, lecimy teraz dalej i dosłownie za chyba jedno
jednego przeciwnika w tej strefie mroku, w tym tornadzie mamy level, dokładnie 285, lecimy sobie, no póki padają to jeszcze możemy poklikać, chociaż tutaj już powolutku pewnie jakieś bloki będą, mamy teraz bodajże Zgnilaka, o ile się nie mylę, dokładnie, no i Zgnilak jest wojownikiem i czy ten wojownik nam padnie w miarę szybko, czy jednak to już będzie jakiś blok na, można powiedzieć, dłuższą chwilę, chyba tak, chyba to będzie blok, powiedzmy, że jeszcze 20 grzybków na niego, a nie, jednak padł, okej. Czyli jeszcze, no to tornado wiadomo, no my tu dawno tego tornada nie klikaliśmy, więc jednak mimo wszystko, jeżeli chodzi o to tornado, no to to będzie padać. No w sumie jeszcze z jeden level, jakbyśmy z tego wbili, to by było git, ale to już jest takie wyciskanie, jak widzicie na Hama, gdzie my znajdziemy jakąś nową nawet broń, tylko i wyłącznie już to będzie dalej padać. I to właśnie jest zgubne, powiem wam szczerze, bo ja zawsze na tych odcinkach na początku wszystko ładnie robię, wszystko mądrze, szybko mi pada, duży progres, a potem się zaczyna takie klikanie na Hama i te grzybki nagle topnieją. Nie chcę tego tutaj zrobić, więc tak jak mówię, nie będę jakoś wcale tam bardzo szalał. Tu mamy kolejnego wojownika, powiedzmy, że tak znowu 20 grzybów na niego, może 30 do 1750, jeżeli on nie padnie, to lecimy do tego 13 piętra, bo na nim mi najbardziej zależy. Okej, jeszcze pokonany. W ogóle zobaczcie, że nic mi tu w ogóle... Co chce wiedźma dzisiaj? Dzisiaj wiedźma chce rękawice. Nic mi tu do wiedźmy leci z tego tornado. No to jest duże marnotrawstwo golda, ale jeszcze te itemki nie kosztują jakoś tam nie wiadomo ile, nie wiadomo jak dużo, więc no... No sami widzicie jak to wygląda, nie? Także nie ma co się bardzo spinać o to. No i okej, teraz mamy kretuna, to jest kolejny wojownik. No i znowu, powiedzmy do 1700 grzybków, jeżeli nie padnie. W końcu tu się musimy zablokać. W końcu musi być jakiś większy blok, więc no wydaje mi się, że tak to będzie po prostu wyglądać. Także jeszcze 10 grzybków, ale jeszcze padł. Dobra, i mamy rękawice. Wywołałem wilka z lasu, można by powiedzieć, że te rękawice mi wypadły. No i kolejny blok, kolejna blokada. Niestety, no już tutaj dobić z tego level będzie ciężko, jak sami widzicie, no ale okej, zobaczmy jak to nam tutaj pójdzie dokładnie. Chyba wszystko, wydałem te 20 grzybów, nie ma co, to jest kolejny wojownik, szkoda grzyba, więc lecimy dalej. Co my tu jeszcze mamy? 13 piętro i ewentualnie tą wieżę, więc tak, mamy dużo golda, to w ogóle wypadałoby wydać na 100%, 2350 powiedzmy sobie dobijemy, tu możemy trochę dobić do HP, ale też żeby tak z 10 milionów nam zostało w razie czego. No i dobra, i lecimy w tego Włodzimierza Młotowadnego. Dużo leveli wbiłem od tamtej pory, więc no może by się udało tego Włodka kliknąć. Byłoby mi na pewno bardzo, bardzo miło, no bo wiadomo, że to, no level na pewno byśmy wbili. Mi się wydaje, że nawet cały ten level, więc na pewno by to było git. 300 milionów za niego dostaniemy, więc mamy teraz 200, tak żebyśmy wbili jeden level i 2/3 chyba około, plus minus, nie? Wiadomo jak to wygląda. No ale okej, zobaczmy, czy on jest tu w ogóle do kliknięcia. No póki co nie ma żadnych bliskich prób. Póki co tam było jakieś 12 milionów, 11 milionów, 16, 15, no ale raczej 8, okej. Ale raczej póki co nie ma, żeby mu tam zostało milion albo dwa, więc może być to ciężkie. Wiecie co, dobra, żeby tak nie marnować głupio grzybów, to ja sobie zrobię tak, że w tym momencie wy tego nie widzicie, ale ja na SF Toolsach się zaloguję, bo nie wiem czy wiecie, ale jest od jakiegoś czasu taka opcja, żeby się na tych SF Toolsach zalogować. Można podać swój login, hasło i dzięki temu nie trzeba robić tego pliku HAR i od razu można sobie sprawdzić te procenty na lochach, nie musiąc nic tam przepisywać. Także ja po prostu się tu zaloguję. Nawet mam tu już pasy podane, więc pewnie mnie wyloguje z konta. Zrobimy tak, tu jest wszystko git, hasło jest git, robimy continue, wszystko nam tu załaduje, mam nadzieję, w miarę szybko. Nie chcę tutaj, żeby to schodziło jakoś długo, ale chcę po prostu zobaczyć, czy na tego Włodka są jakieś sensowne szanse. Jeżeli są, no to będziemy go klikać, jeżeli nie, no to po prostu sobie to olejemy. Dobra, 13 sierpnia to jest dzisiaj i teraz tak, wchodzimy na SF Toolsy, strona główna, wchodzimy na symulator lochów, robimy sobie tego naszego maga, no i zobaczmy. 13 piętro, 0,24%, na wieżę mamy 0,64%. O kurde, dziwne, bo mamy tutaj... Nie mamy uwzględnionego tego naszego odbicia lustrzanego, co ciekawe, a przecież mamy otwarty ten loch. No ale w tym momencie na to 13 piętro mamy 0,24%, na wieżę 0,64%, więc nawet tego nie klikam. Ale kurde, tego Jacka chętnie bym, powiem wam szczerze, że kliknął. I co my tu możemy teraz zrobić? Czy jakąś, ile nam w ogóle dają bronie? No bronie nam dają, z tego co widzę, no to plus 23, no to nie jakoś wcale dużo. Dobra, co ja tu jeszcze mogę wymyślić, żeby chociaż tego Jacka kliknąć? No to jest dość ciekawa sprawa.
Mówiąc szczerze, ale dobra, wiecie co, po prostu poklikamy, poklikajmy go, powiedzmy z 200 grzybów na niego, z 300, 0,25% szans, to jest malutko na pewno, ale bywały już takie sytuacje, że miałem na przykład 0,50% i mi padały tego typu lochy po tam, nie wiem, 10 grzybach, 20, więc no to nie jest wcale tak, że nie mamy totalnie na niego szans, także może przy odrobince szczęścia jeszcze udałoby się go kliknąć. No to jest ostatni loch, tak jak mówię, w dzisiejszym odcinku, który jeszcze będziemy próbowali tutaj napocząć i ugryźć. No i co? Kolejne plany na tego maga, no to jest ten smoky na pewno, to przejście bardzo ciężkie, no ale co zrobić? Jeżeli chodzi o inne rzeczy, to może się jeszcze przebierzemy w niedzielę. Jeżeli ten smoky by nam wyszedł jakoś tanio, no to bym się jeszcze przebrał, ale nie wiem, czy nam wyjdzie, czy nie, zobaczymy. Tak jak mówię, raczej tutaj, jeżeli chodzi o tego smokiego, to nie będzie wcale takie tanie przejście, więc pewnie troszkę na niego pójdzie, ale jeżeli by się udało, jeżeli byśmy odrobinkę szczęścia mieli, no to byśmy sobie jeszcze, mówię, w niedzielę się przebrali. No i może jakieś lożki jeszcze w przyszłym tygodniu, jakiś odcineczek właśnie z lochów na nowym ekwipunku jeszcze byśmy sobie nagrali. Wiadomo, że twierdza jest, więc ta twierdza, wydaje mi się, że na pewno tam nam klucz prędzej czy później do niej poleci w międzyczasie, więc no to też by było ok. No i co więcej, weekend twierdzy za tydzień, więc dobrze by było 15 twierdzę już mieć właśnie na za tydzień i taki jest plan, więc to też będę chciał zrobić. Także no tutaj plany są, można powiedzieć, na tego maga dość duże. No ale no póki co progresik fajny został zrobiony, nie? Wydaje mi się, że odcinek też wyszedł git, mimo że tutaj nieraz się zawiesiłem, bo musiałem coś pomyśleć, coś tam musiałem przekminić, żeby wyszło w miarę git, no ale sami widzicie, że ten progres został zrobiony fajny, tylko no taką kurde wisienką na torcie to by było pokonanie tego włotka młotowadnego. Na tym mi najbardziej zależy w tym momencie, no i właśnie to jest to, o czym mówiłem wcześniej, że takie głupie wyciskanie, gdzie tak naprawdę ten włodek da nam na zaledwie jeden level 900 tysięcy tam mu zostało, no nie, no on jest do zrobienia, no on naprawdę jest do zrobienia, zresztą tak jak pokazuje MSF Toolsy, ale mimo wszystko, no stawia dość duży opór, tylko no właśnie co, musiałbym zakładać znowu lepszoną jakość przedmiotu, znowu bym musiał szukać broni, ta broń by mi musiała wypaść, to też nie będzie wcale takie proste, mimo że dzisiaj akurat broni nam leciało dość dużo, no to wiadomo, teraz jak będzie potrzebna, no to nie wypadnie po prostu, no i wtedy go klikać, nie, wtedy to na pewno już by padł, no ale no jeszcze by była szansa na tej starej broni, no kurde, ona jest dobra, ona ma dobry rozrzut, 20% runę, więc to jest sporo. No a tutaj sami widzicie, jak ten włodek niestety nie chce nam paść. Do 1000 grzybów, do 1000, miałem na niego wydać 200, wydam na niego z 500. Do 1000 grzybów, jeżeli się uda, to się uda, jeżeli nie, no to trudno, to po prostu już ignorujemy to i olewamy, no bo i tak już poszło więcej, aniżeli było planowane. I tyle, takie są plany na tego maga. Oczywiście w międzyczasie fajnie, jakby mi ta ulepka w końcu poleciała ostatnio, wtedy już byśmy mogli platynki sobie zacząć kupować i tak dalej, więc jednak no troszeczkę jeszcze tu wydatków jest na tego maga, to jest jeszcze ten etap, gdzie no sporo idzie, dobra, padł, udało się i nie musiałem tych grzybów tylu marnować i wbiliśmy w sumie jeden level, nie? Taki pełny level, także no to też nie ma tragedii. Dobra, to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o klikanie, tak jak mówię, wszystko co miałem kliknąć, to kliknąłem. W sumie tu, no to sprzedajemy, no muszę jednak mimo wszystko tutaj troszeczkę zmarnować tych itemków, no ale co zrobić. Na stojaczku mamy wszystko to, co powinienem mieć, mamy jakąś rózgę awaryjną do kibelka, więc fajnie to w tym momencie wygląda. Dobra, goldzika, tak jak mówiłem, sobie zostawiamy, możemy tak zdyszkę, powiedzmy, niech będzie tyle. No i okej, i oglądamy. Zaczęliśmy dzisiaj od oka, czyli od przejścia w pupilach, ale to nas bardzo nie interesuje, bo już oglądaliśmy. Zgnilak miał ponad 50% HP, bym nawet powiedział, że chyba z 65% około, zresztą kto oglądał od początku, ten wie ile miał, ja już nie pamiętam, no ale tak jak ktoś prosił, to obejrzymy sobie tą walkę w całości, zobaczymy jak tutaj wyglądała, no to raczej było pewne, że ten zgniłak padnie, chociaż wcale to nie było takie proste. Jednak tutaj za wiele HP nam nie zostawił. Zobaczcie, no te dwa kryty pod koniec uratowały. Tak to byśmy musieli jeszcze jutro się z nim męczyć. No ale wiadomo, że wymiana itemków jednak da bardzo, bardzo dużo. I lecimy dalej. Teraz mamy Smoluma, czyli Hemoridor zwiadowca. Zobaczmy jak z nim tutaj szło, bo wydaje mi się, że nie było to wcale takie proste, żeby go tutaj rozwalić, no ale mimo wszystko zobaczcie, niecałe 2 miliony HP, ja też muszę brać poprawkę, bo jestem przyzwyczajony do grania tymi klasami takimi tanki, czyli tam jakiś wojownik, paladyn i tak dalej, no a tutaj jednak tym magiem, no to nam zawsze będzie zostawać mało HP, no bo generalnie mag ma mało HP, no i będziemy tutaj musieli liczyć na nasze potężne krytyki. No i dobra, teraz mamy śpiewające syrenki, czyli coś co nam dało bardzo malutko ekspana, ale grunt, że tam pokonane, zwłaszcza, że nie było to jakieś bardzo drogie. No właśnie, to jest ten problem, że póki co nie mamy tych czarnych gemów, nie? Więc my tutaj musimy się męczyć
dość mocno, jeżeli chodzi o te lochy, no bo póki co mamy czarne gemy tylko i wyłącznie dwa. Jakbyśmy mieli tutaj full czarnych gemów, no to wydaje mi się, że o wiele szybciej by to poszło i o wiele taniej przede wszystkim, nie? Bo jakby, no tutaj w tym momencie jeszcze dużo rzeczy jest do kliknięcia. Możemy tak jak tego Włodka klikać na tam 0,20% i prędzej czy później coś tam nam wypadło jeszcze. No ale wiadomo, że mija się to z celem, bo pójdzie na to bardzo dużo grzybów. No jakbyśmy mieli już tutaj full czarnych gemów, no to myślę, że no dużo byśmy zrobili, nie? Mimo wszystko dużo byśmy zrobili, ale i tak jestem zadowolony. Wbiliśmy 11 leveli w sumie dzisiaj, więc no bardzo, bardzo dużo. Dobra, Kwachargus również pokonany, tu nam poleciała jeszcze jakaś rózga. Zresztą o niej dyskutowaliśmy. 36 milionów expa, także no również bardzo malutko, no ale co zrobić. Kolejny loch, puszuś, tak jak mówię, no ta uświęcona tradycją szkoła magii, bardzo dużo nam poleciało, w sensie poleciało, bardzo dużo padło nam tych lochów, więc to jest jak najbardziej git, no ale jeżeli chodzi stricte expa, no to już tego nie było tak dużo. 117 tysięcy nam zostało HP zaledwie, no ale udało się pokonać. Teraz tak, Ara Pedagog, zobaczmy, wiadomo, Tornada i Strefy Mroku tam nie zapisywałem, bo mijało się to z celem dość mocno. No ale okej, zobaczmy jak to tu w tym momencie wyglądało z tym pajęczarzem. No to jest zwiadowca, więc również dużych problemów nam nie stawiał. No i zobaczcie, fajne krytyki na koniec, pokonany i lecimy dalej. Ruda Ślamasarnica, czyli loch wydaje mi się jeden z ciekawszych, oprócz oczywiście Włodka. Jak to tu wyglądało? Pierwszy był krytyk, drugi zwykły, trzeci krytyk, no i czwarty krytyk i to potężny. Za prawie 9,5 powiedzmy miliona. Czyli zdecydowanie ponad połowę jej HP. No i nam też tutaj za wiele HP nie zostało, ale ona na szczęście żadnych krytyków nam nie machnęła, więc no tak myślałem, że ona po tym przebieranku będzie już właśnie do zrobienia. No dokładnie, tak to wyglądało. Tu jakieś buciki na wszystkie cechy, jak najbardziej git. No i Włodzimierz Motowładny, zobaczmy jak to wyglądało. Pierwszy krytyk, drugi krytyk, on póki co zwykłe, trzeci również krytyk, no i czwarty. Wow, czwarta potężna buła. Nie dość, że krytyczna, to jeszcze wydaje mi się, że z tego najwyższego rozrzutu, także jestem no bardzo zadowolony, no i dzięki tej bule na sam koniec, za ile ona tam miała? Chyba z 15 milionów niecałe, nie? A on nam w ogóle żadnych krytyków nie dała i tak zobaczcie, że jak nas zniszczył, no praktycznie 3 hitki tym jego młoteczkiem. No i został nam niecały milion, no ale patrzcie, że tutaj na sam koniec taka buła potężna, no i dzięki temu udało się go pokonać. 300 milionów expa zainkasowane, calutki level został wbity, więc no jestem jak najbardziej zadowolony, dokładnie 14900. Dobra, to by było na tyle, czyli teraz tak, za godzinkę jak mi się tutaj warta skończy, łapę sobie oko, zaczynam już je karmić, tutaj sobie łapę tego Infernixa, łapę sobie w wodzie tego żarłacza, zobaczę jutro prawdopodobnie Koniksa też sobie złapę, bo chyba już ubiję tą siedmiornicą. 45 będzie jutro. No i co? Jutro też sobie Skarabarę ubiję. To w sumie dzisiaj mogę ubić. Jak złapę tego Infernixa, to ubiję Skarabarę. Jutro ją sobie złapę. No i będziemy w tego Smokiego próbować iść. No i tyle. A to tutaj mrogi, ziemia, czyli takie tak naprawdę najważniejsze dla nas żywioły. No to sobie za tydzień połapiemy, no bo wiadomo, że tutaj jest Lilaryś w czwartek, no i Wykijadło w czwartek. Także dobra, to by było na tyle. Ja wam dziękuję za uwagę, za oglądanie. Mam nadzieję, że taki dłuższy odcinek z Epika wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie. Pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda dla widzów w przypiętym komentarzu i opisie i możecie wbijać na Twitcha, chociaż póki co nie ma live'ów i póki co ich... kurde, aż mnie tu zatkało. Póki co nie ma live'ów i póki co ich nie planuję w ogóle robić, ale to pisałem na Discordzie. Kto śledzi Discorda, ten wie. Także jeszcze raz dziękuję wam za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!